to danie, które jest takie właśnie egzotyczne. Chyba najmniej mi smakuje ze względu na to, że jest po prostu ostre. Fryteczki, wiadomo, że najlepsze mamy frytki w Polsce, z polskich ziemniaków, ponieważ są to produkty regionalne, które są dostarczane do restauracji McDonald's. Wypali mi dupsko jutro rada. Bangkok, dzień drugi. Dobry wszystkim, witamy się z taksówki. Zobacz, pan nam pokazuje swoją rodzinę. Tutaj pani od rana widzieliśmy ją, w momencie kiedy nie This is your children? Yeah, okay. Perfect. Pan pokazuje nam swoją rodzinę, opowiada wszystkie historie życia. Teraz słuchajcie, gdzieś nam zwiał, samochód jest odpalony, także możemy zmykać. O, jest mój przyjaciel. Jedziemy dalej na przejażdżkę, nie wiem gdzie. Teraz chcemy jechać tutaj w faktycznej galerii. Obczaić, co mają tutaj ciekawego. Ale słuchajcie, jak ja zaczynam mówić, to on też zaczyna mówić, to się mnie tu denerwuje. Wchodzimy do MBK Center. Udało nam się... Udało nam się dojechać. Zobaczcie, wszędzie przed wejściami są takie bramki, które szczytują temperaturę. Ciężko jest to nagrać, ponieważ tutaj wszędzie mówią, żeby nie nagrywać tych miejsc. Właśnie jak się wchodzi. Dotarliśmy teraz, w skrócie, dotarliśmy już do tego miejsca, do którego to chcieliśmy dojechać. I to jest dobry moment na to, żeby pokazać, że coś innego w McDonaldzie w Tajlandii kupicie, ponieważ słuchajcie, danie z ryżem można nabyć. Ja sobie zamówiłam taki zestaw składający się z frytek, nuggets. Wygląda bardzo podobnie. Zamówiłam z ryżem takie kurczaczki w sosie. Zaraz sprawdzimy, jak to smakuje, ale nie ukrywam, że już troszeczkę spróbowałam i jest bardzo ostre, bardzo ostre. Ja generalnie nie przepadam za bardzo ostrymi rzeczami, a tutaj już mnie zęby zaczynają boleć z tego, jak bardzo ostre jest to jedzenie. Sprawdzimy. Mega ostra. Wow. Ryż jak ryż. W sumie ten w ogóle jest tak, jak był gotowany zwyczajny ryż. Frytek nie różni się w ogóle. Ale sprawdzamy nuggetsa. Tutaj mamy jakiś sos śliwkowy. A few moments later. Teraz spróbujemy ten sosik z nuggetsami. Jest to taki jakby olej i troszeczkę ma dołożonego właśnie aromatu z śliwki, coś tego typu. No ogólnie spoko. Spoko, to danie mi chyba najmniej smakuje. Bonjour. Testujemy burgera. Ale może zanim rozpoczniemy, jeśli okazałoby się, że jest ultra spicy, to wypróbujemy pozostałe składniki. Jeszcze nie próbowałem Gabrieli, dania. Na pewno cola i w ogóle wszystkie napoje w Tajlandii, jakie będziecie zamawiać, po prostu będą niegazowane, ale to już wiecie z opowieści o Red Bullu. Zamówiłem Stafberry Fanta i również jest rozgazowana, czyli po prostu nie nagazowana. Słodka, ale okej. Okay. Fryteczki, wiadomo, że najlepsze. Mamy frytki w Polsce, z polskich ziemniaków, ponieważ są to produkty regionalne, które są dostarczane do restauracji McDonald's. I wiadomo, że polskie ziemniaki są najlepsze.
te są spoko. I burger. Burger. I do tego mamy jeszcze trufle. Spróbujemy. Nie jest to ostre, w żadnym wypadku. Nie mamy tego burgera w polskim menu. Czy jest dobry? Może jeszcze jeden gryz. Spoko, aczkolwiek Drwal w Polsce wygrywa. Porównując mniej więcej cenowo, ponieważ ja za swój zestaw zapłaciłem jakieś 35 zł. No to tutaj w zupełności tutaj Drwal deklasuje konkurencję. Słuchajcie, na ten moment nie znaleźliśmy jeszcze jakichś wyjątkowych potraw, oprócz tego, że jest jeszcze jedna potrafa ryżowa w przypadku takiego setu jak Gabrieli. Jest jeszcze deser, jest jeszcze pineapple ciasteczko, którego zapomnieliśmy zamówić. Poza tym naprawdę to menu nie różni się jakoś znacząco. Także myślę, że nie ma sensu tutaj testowanie wszystkiego, ale to ciasteczko na pewno wypróbujemy. Zobaczymy, może weźmiemy jeszcze tego ostrego burgera jednego, którego spróbujemy zjeść razem z Gabi, ponieważ on będzie, podejrzewam, tak ostry, że będziemy mieć z nim i tak problem. Teraz ja będę jego burgera próbować, jego napój, bo frytki, no to wiadomo, będą te same, Jakub moje. Więc zaczynam od burgera. Moje odczucia będą podobne jak Jakuba, że Drwal jednak wygrywa. Jest łagodny, więc dla mnie lepszy niż mój zestaw, jeżeli chodzi o napój. Wiem, co to jest. To jest czerwona orężada. Taka trochę Helena. Helena, tak. Helena. Okej, okay, tylko rozgazowana. Taka końcówka Heleny. Żeby nie przedłużać, żeby to nie trwało już zbyt długo, bierzemy taki soczysty kawałeczek w tym całym sosiku. Widać jakieś czerwone tutaj elementy, więc no, już mamy doświadczenie, że może to nie być light. Nie jest aż takie ostre, jak myślałem, chociaż nie. Teraz się pojawia ostre. To jest generalnie takie o. Dużo lepszy na street foodzie. Jest ryż. Natomiast to jest naprawdę fajnej jakości. Aczkolwiek jest bardzo ostre. Chickenów nie będę próbował. Sos spróbuję. Ten śliwkowy, ale to jest bardzo dziwny. Taki bardziej. Szczerze, taki trochę bez smaku ten sosik. No i kolę już próbowałem, również jest taka wygazowana, jak to w Tajlandii. Także tutaj pod względem McDonalda, polski McDonald's wygrywa. Wypali mi dupsko jutro rada. Ja mam jeszcze gorzej. Lubię ostre. To nie jest takie niezdrowo ostre, żeby coś mi się działo, żeby był jakiś ból. Jeżeli się ból pojawia w ostrości, to już jest niebezpiecznie. Ostrość sama w sobie, jak jest wszystko ok, to jest ok. No ale jest to takie, te 80% tej zdrowej ostrości, to jest właśnie to. Okej. Okay. W Tajlandii jeszcze można w plastiku wypić napój z plastikowej słomki. Oni tutaj w ogóle nie dbają o kwestie ekologiczne plastiku. Tu się po prostu na potęgę tego produkuje i wyrzuca.